Dla dzieciaków miłość oznacza poświęcony im czas, czyli tym podstawowym błędem jest to, że nie możemy znaleźć tego czasu takiego, uwaga, nie takiego czasu zorganizowanego, że jedziemy na zakupy, jedziemy na wczasy, jedziemy gdzieś tam, bo dzieci tego mają po dziurki w nosie tego, że jest wszystko zaplanowane od, od minuty do minuty. Tylko tego po prostu czasu, że ja towarzyszę Tobie, że ja patrzę, zachwycam się tym opowiedz mi o sobie. Bardzo trudnym uczuciem dla rodzica jest lęk i działając pod wpływem lęku, my dzieci też wprowadzamy z taki stan niepokoju ciągłego napięcia. Krzysztof Witowski, to podcast usbnl u po godzinach. Witajcie, a ja witam mojego gościa, pani Halina Czerwińska, prezes Fundacji Ostoja, propagatorka i koordynatorka programu Szkoła dla Rodziców w Małopolsce. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo miło mi panią widzieć, ale też temat, który przed nami, niezbyt chyba prosty i łatwy, bo o wychowaniu dzisiejszy temat, dlaczego rodzice muszą się uczyć wychowywać dzieci. Ja bym to może pani Halino zamienił na mogą się uczyć wychowywać dzieci, żebyśmy nie zaczynali od przymusu. Co pani na to? Dokładnie tak, mogą, chcą, y, potrzebują, żeby wychować dzieci. Chcą? Są. Bo pani ma duże chcą. doświadczenie. Pani prowadzi szkołę dla rodziców <noise> tak. od lat wielu, wielu, wielu tak. i rzeczywiście zmienia się coś w nas rodzicach. Ja mówię jako e, tata e, nastoletnich córek. I tak powiem szczerze, czasami żona mnie namawia, słuchaj przeczytaj taką książkę, zobacz jak możesz się lepiej dogadywać z naszymi córkami, a ja powiem, że ja taki troszkę jestem oporny. Oczywiście posłucham, a jakże i staram się wdrażać, ale tak żeby gdzieś brać udział w jakimś szkoleniu dla rodziców, no czemu nie, ale jeszcze chyba nie jestem na tym etapie. Pytanie, jak to wygląda z Pani perspektywy? Wrócę do, z naciskiem do tego słowa chcą. To znaczy, ja mam takie spojrzenie, że dojrzali rodzice, ci, którzy faktycznie chcą czegoś więcej niż tylko dać dziecku perspektywę taką ekonomiczno-materialną, ale chcą dać perspektywę. Relacji, bliskości, przyjaźni, miłości, to ci rodzice szukają. Szukają metod komunikacji, szukają sposobów, jak nie stracić kontaktu z dzieckiem, i y, zdecydowanie tak, na moje warsztaty przychodzą tylko ci rodzice, którzy chcą coś więcej dać dziecku niż tylko materialną stronę. Ale to jest tak, że jesteśmy hmm. bardziej dojrzali, no bo tak, y, od przemian roku 1989 już trochę czasu y, minęło. Yy, powiedzmy lata 90., początek 2000 lat, to jeszcze były takie czasy, kiedy bardziej martwiliśmy się o to, jak przeżyć do pierwszego. Teraz stać nas społecznie na więcej. Możemy sobie na więcej też finansowo pozwolić. Może to jest tak, że zaspokajamy te pierwsze potrzeby i zauważamy, że kasa to nie wszystko. Dokładnie i że tak. Że rodzina jest Dokładnie najważniejsza. Dokładnie te braki bardzo teraz widać tak, yy, yy, tak jasno, widać, prawda? Czyli powiedzenie na przykład. Dziecka, że mi wystarczą wypasione wakacje, to pod tym się kryje bardzo dużo smutku i samotności. Ja potrzebuję czegoś więcej. Dziecko to za chwilę powie, tylko już w takich, w takich relacjach indywidualnych, prawda? Na tle klasy powie nie, mi tylko potrzeba po prostu przyjemności, atrakcji. Natomiast tak naprawdę z doświadczenia widzę, jak bardzo dzieci poszukują autentycznie takiej osoby która im pokazuje, jesteś dla mnie ważny, jesteś potrzebny. Jest, bez ciebie świat byłby smutny. A tego mało dzieci słyszą. No, Ale są rodzice, którzy... E. I to jest to wiedza taka dosyć obiektywna. E. Jedni mają taką pracę, gdzie wychodzą na 8 godzin, a inni muszą pracować więcej. I to jest to, trochę taki kołowrotek, w który jak wpadniemy, Ciężko z niego wypaść. I teraz co poradzić takim rodzicom, którzy no, mogliby złośliwie hmm. odpowiedzieć, że miłością mnie nakarmię dzieci, tak? Z miłości nie ugotuję obiadu. To już... Jak to równoważyć, prawda? No, jak, jak to równoważyć, Bo rzeczywiście to są chyba takie dosyć głębokie zmiany potrzebne, bo najpierw, żeby bardziej pokochać nasze dzieci, poświęcić im więcej czasu, coś musimy zmienić w nas samych, czasami otoczenie zawodowe, czasami otoczenie znajomych. Dokładnie tak, ale pamiętam, jak znaczy przeważnie mówię na szkole dla rodziców, jak ktoś w tym zabieganiu mówi nie mam czasu, nawet nie mam czasu usiąść i porozmawiać z dzieckiem. To mówię to nie przymuszaj się cały czas i o każdej porze, ale przymuś się jeden raz dziennie i tak bardzo solidnie, że świadomie. Odkładasz wszystko, idziesz na 20 minut, ale takiej ciepłej, bliskiej rozmowy, gdzie trudne emocje zostawiasz, gdzie zostawiasz napięcie z pracy, gdzie zostawiasz swoje problemy, i nagle pytasz: Powiedz, co u ciebie, bo teraz chcę być z tobą. Mi się takie osobiste przypominają kontakty z moimi dziećmi, właśnie no, pięcioro dzieci. Mam no już dorosłych, tak? No to ale to wesoła rodzina. <laughs> wesoła. Ale kiedy przychodziłam do syna i on był w transie na przykład gry komputerowej, tak? a ja w transie jeszcze tego, co w pracy było, i... a chciałam nawiązać kontakt, ale nijak to się nie udawało, bo, bo on wyczuwał, że ja jestem jeszcze gdzieś tam, myślami, gdzie indziej, on przy swoim, to po prostu siadałam z tą szklanką herbaty koło niego przy biurku i tak sobie siedziałam. I musiałam po prostu trochę przewentylować siebie. On spoglądał co chwilę na mnie i mówił, mama, tak czemu ty tak tu siedzisz? Nie? a Chcesz tak, pogadać? Tak coś... A ja mówię, Ale co zostawiał grę i mówi, dobra, jak już tak, tak siedzisz, to... Spoglądał, spoglądał, że wreszcie odsuwał tą grę i mówił, no dobra, no to co tam, nie? I ja go pytam, jak dzień minął? On mnie zapytał, jak dzień minął. I to było... Po prostu takie Czasami trzeba krótkie, wysie, wyczekać ale prawdziwe, okay. prawda, ale trzeba było, my właściwie tak, no ci rodzice zabiegani, oni się tego uczą na szkole dla rodziców, czasami trzeba wręcz wyżebrać tą relację, ale jak już się ją, pozyska się dziecko dla siebie, to się go już ma. Nieskończenie długo. Ja się zastanawiam, czy my trochę nie wyolbrzymiamy ważności pewnych sytuacji zawodowych. Kiedyś ktoś mnie zapytał, co lubisz, żeby nie pracować? Ja odpowiedziałem, no, to co uważam. Czasami bywałem w szpitalach z powodów zdrowotnych. Powiedziałem, lubię być w szpitalu, bo wtedy wiem, że naprawdę nie muszę. Wtedy wiem, że odpocznę. I teraz, teraz mi przyszło do głowy, czym Przekładając na tą moją myśl, nie wiem, czy ona jest sensowna, czy nie, ale czy my nie powinniśmy sobie urządzić takiego szpitala w relacjach z naszymi dziećmi? To znaczy, jak jestem chory i lekarz mówi, pan tu leży i się nie rusza, to ja wiem, że leży i się nie ruszam i nie mam innego wyjścia. Może dzwonić szef, może ktoś z firmy dzwonić, nie ma znaczenia. No i pytanie, czy my nie możemy w taki tryb wejść, że po prostu te relacje i ten czas spędzony z dziećmi. To jest, taki nasz, to jest taka nasza powinność, ale nie dlatego, że nas ktoś zmusza, ale dlatego, że my, że my to chcemy. Tak, ale później okazuje się, że ta powinność staje się taką ulgą dla rodzica, takim szczęściem, że to było coś więcej, zmusiłem się, a później mam taki zysk, że czuję się taki spełniony. Taki po prostu szczęśliwy rodzic, fajna jest, mama. No, to znów jakiś przykład z mojego życia, gdzie, gdzie umawiałam się z dziećmi na przykład na basen. One czekają już z plecaczkami na mnie, jak ja wrócę z pracy, już stoją wszystkie ubrane, a ja bardzo zmęczona i myślę tak: odwołam to nie, nie mam siły. Mówię, no, nie mogę odwołać, bo się umówiłam. Mówię, dobrze wsiadajcie, ale one wszystkie widzą, że ja mam mhm. z minę kwaśną i, i nabur muszoną. Ale kiedy pływamy w tym basenie, to dzieci kolejno podpływają. Mamus, już jesteś szczęśliwa? Już jesteś? Endurfiny się włączają, no jest jestem, ok. Tak. tak, czasem się Podwójnie. ciężko przemóc. Przyjemność prawda? dla dzieci, przyjemność dla mnie, ale no właśnie, to jest w tym pośpiechu. To jest ten szpital. To, takiej nazwy nie znałam. Ale... I, i ja to podtrzymuję do dzisiaj. Już nie mam teraz okazji częstego bywania w szpitalach, ale podtrzymuję. Gdyby się taka sytuacja zdarzyła i nie było bardzo poważnie, to chętnie odpocznę. Natomiast. Wolałbym odpocząć z rodziną, natomiast bardziej mnie interesuje, jakie my jako rodzice popełniamy błędy. No to już o jednym tutaj mówiliśmy, prawda, mhm. że taki brak czasu, bo dla dzieciaków miłość oznacza poświęcony im czas. Czyli tym podstawowym błędem jest to, że nie możemy znaleźć tego czasu takiego, uwaga. Nie takiego czasu zorganizowanego, że jedziemy na zakupy, jedziemy na wczasy, jedziemy gdzieś tam, bo dzieci tego mają po dziurki w nosie tego, że jest wszystko zaplanowane od, od minuty do minuty. Tylko tego po prostu czasu, że ja towarzyszę tobie, że ja patrzę, zachwycam się tym, opowiedz mi o sobie. Tego jest mało, takiego zachęcania dzieci do opowiadania. No ale to jest tylko jeden z powodów, jakie błędy popełniają. No błędy popełniają takie, że cały czas pouczają, moralizują, zaprzeczają dzieciom uczucia. To znaczy, jak widzą dziecko smutne, to nie smuć się, ze złoszczony, nie wolno ci się złościć i tak dalej. A powinno i tak być dalej. popłacz sobie. A powinno być, masz prawo się smucić, masz prawo się zezłościć, opowiedz mi z jakiego powodu, jak mogę ci pomóc. No jest wiele więcej błędów, na przykład czasami dzieci opowiadają o trudnych sytuacjach ze szkoły i co rodzic robi? Na przykład staje w obronie nauczyciela w takiej powinności, że ja mhm. muszę po prostu tutaj być w takiej koalicji z dorosłym, a, a dziecku chodzi tylko o to zrozum mnie, wysłuchaj mnie ja sama na, ja samo dziecko za chwilę obroni tego nauczyciela tylko dopowie do końca co się wydarzyło mhm. Znaczy w ogóle mamy taką, taki mamy problem że nie słuchamy do końca bo rodzic już wie co dziecko Ale dalej media tak społecznościowe tak. nie czytamy do końca czytamy tak. na główki skrolujemy dalej dobra lecimy dalej jak tam problem szkolny okej, okay. tak. co dalej tak. Tak. trochę jesteśmy tacy social mediowi mhm. no duże jak pan mnie pyta to mogłabym całą listę to porównywanie dzieci jedno do drugiego no Zobacz, że Marysia potrafi się szybko ubrać, a ty co? Zobacz, że potrafi się sama uczyć, a ty co? Potrafi mieć szóstkę, a ty co? E, no to nie jest da... fajne. Na pewno nie jest to przyjemne dla dziecka. Ale Etykietowanie. Też... Jesteś leniwy, jesteś powolny, jesteś nie wiem, bałaganiarzem i tak dalej. Mhm. Tak? Jesteś kujonem. Wyglądasz inaczej niż twoi rówieśnicy. Dokładnie. E, mnóstwo tego jest. Takie właśnie użalanie się czasami. Nie? No, Płakać mi się chce, jak widzę, jak ty sobie z czymś nie radzisz. No to czy dziecku hmm. będzie przybywało pewnością? Nie będzie, zdecydowanie nie. A z drugiej tak. strony myślę sobie, że tak w pokonywaniu tych barier e, zakładam, że te osoby, które przychodzą do pani, nie przychodzą, dlatego że mają świetne relacje z dziećmi. Wobec czego, jak pani mówi, e, tak jak przykład z synem, że syn grał na komputerze, pani siada z boku. No i teraz jest pytanie: już wiemy, jakie popełniamy jako rodzice błędy. Jak pokonać tą pierwszą barierę? Zwłaszcza z nastolatkami, gdzie tu pewien bunt, pewne zmiany, hormony buzują i tak dalej. I jak się nie zniechęcić, jak dziecka do nas nie zniechęcić, bo te pierwsze kontakty w ramach naprawy relacji z dzieckiem, one na pewno nie będą łatwe. Jaka ściana tam się pojawia. I teraz. Jaka to musi być mądrość rodzica, niech nam te, pani zdradzi, te. żeby rzeczywiście no, nie skończyło się to jakąś kolejną kłótnią, kolejną niechęcią, znowu że się rozchodzimy, znowuż jest coś nie tak. Hmm. Tutaj śmiało powiem, że to jest właśnie ten moment, kiedy, znaczy lepiej jak wcześniej już rodzic to zrobi, ale już na pewno, kiedy dziecko jest nastoletnie, przyjść na szkołę dla rodziców wychowawców, czyli na warsztaty praktycznych umiejętności komunikacji, bo nie ukrywam, że komunikacja z nastolatkiem jest dużą sztuką. Dużą sztuką, jeżeli po prostu na przykład nie miało się tego kontaktu bliskiego wcześniej, to odzyskać kontakt w tym wieku jest trudno i widzę, jak wielu, jak wielu rodziców, przechodząc dopiero to 40 godzin szkolenia, Zdaję sobie sprawę po pierwsze, jakie błędy popełniali, jak to naprawić, po drugie, jak komunikować, żeby to nie było pod presją, ponieważ nastolatek jest na jedną rzecz najbardziej uczulony. Nie mów do mnie rozkazująco, nie mów pod presją, nie mów, że muszę, nie mów, że, yy, że natychmiast, U, prawda? Wtedy się robi wojna. Wtedy się robi wojna taka podwójna, Dobować. a rodzic wtedy jeszcze bardziej się frustruje. Dlaczego? No bo ja jestem rodzicem i nie mam autorytetu, bo mi dziecko nie chce czegoś wykonać. Więc na pewno zrezygnować z tej metody władzy, która jeszcze przy młodszych dzieciach się udaje, chociaż absolutnie tej metody, tej drogi poprzez władzę nie polecam. Nie, nie pójść też w taką błędną ścieżkę, taką ścieżkę we mgle, czyli nie pójść w stronę uległości. Czyli są rodzice, którzy zwyczajnie zaczynają się tego nastolatka obawiać i pod presją jego w, oczekiwań, jego wymagań. Rodzic ustępuje tak? I, i robi się taki, taka nierównowaga, że ten nastolatek jest silny, jest taki y, energiczny, a rodzic jest potulny, no ale jest bardzo nieszczęśliwy, bo wie, że ani y, nie ma kontaktu z nastolatkiem, ani nie wie, jak y, dalej postąpić. I tu, tutaj też zderzam się właśnie z taką sytuacją, czyli co? Czyli szukać. Tak naprawdę drogi równowagi, drogi dialogu, ale opartej takiej, że yy, opartej, na, opartej tak naprawdę na szacunku, na relacji, na emocjach. Yy, czyli taki rodzic czego nie będzie robił. No, tak jak powiedziałam, nie będzie rozkazywał, nie będzie ulegał, ale będzie podejmował intelektualną rozmowę z nastolatkiem, bo co lubi nastolatek, rozmowę na argumenty. Tak, to jest bardzo fajna metoda. Że ja, się, że ja się nie poddaję przy pierwszym argumencie nastolatka, tylko mówię OK, powiedziałeś jeszcze argumenty, dlaczego nie, wa nie warto chodzić do szkoły, system jest beznadziejny, ale ja Ci powiem, dlaczego warto. No, gorzej, jeżeli rodzic też nie wierzy w to, że warto, to ale jeżeli tak, musimy coś obronić, żeby, żeby chyba nie tak. pójść w kierunku argumentów nie bo nie, tak, tak bo tak. tak, tak bo to tak. jest chyba najgorsze, bo, bo ja tak mówię, prawda? Bo, bo młody człowiek ma poczucie takiej niesprawiedliwości. To znaczy. E, proszę zauważyć, ja pamiętam jak e, byłem młodym chłopakiem, e, ciągle mieliśmy pretensje, że dorośli nas nie potrafią zrozumieć. I teraz jesteśmy dorosłymi osobami, i okazuje się, że moglibyśmy to naprawić, co widzieliśmy u dorosłych, którzy nas nie rozumieli. Moglibyśmy teraz to przełożyć na dobre rzeczy w relacjach z naszymi dziećmi, ale nie. My powielamy pewne błędy i teraz to my naszych dzieci nie rozumiemy. I mało tego. Zapominamy, że jak dla nas końcem świata jest to, że straciliśmy pracę albo coś się wydarzyło zawodowo, to dla dziecka podobny poziom. Problemu, to jest to, że dostało jedynkę w szkole. A my sobie myślimy, no ale dziecko, to, 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 co to w ogóle za problem? Bo ja to mam problemy. Jak teraz y, y, mm -hmm. zrobić taką korelację między tym, jak byliśmy dziećmi i mieliśmy pretensje do dorosłych, że nas nie rozumieją, żeby nie powielać tego błędu i teraz nie przelewać naszego niezrozumienia na nasze dzieci? Ale bardzo ważną kwestię pan otworzył, bo, to dokładnie. Chcący. <laughs> bo dokładnie tutaj chodzi o to, że my. Nieświadomie faktycznie reagujemy tak jak nasi rodzice, i teraz takich kilka spraw warto sobie uświadomić. Co było dla mnie wsparciem, kiedy byłem nastolatkiem? Kiedy rodzic mi zaufał? Było to wsparcie, było. Kiedy rodzic mnie wysłuchał mojego zdania, chociaż byłem tam powiedzmy 40 lat młodszy od moich rodziców, ale rodzic mnie wysłuchał. To był wielki zaszczyt dla nastolatka. Co jest ważne dla nastolatka? Kiedy rodzic. Uwaga, stawia granice. Czyli kiedy powie, wiesz co, bardzo mi się to nie podoba. I mówię ci szczerze, że ja na to się nie zgadzam, a ty to przemyśl. Czyli nie bać się też takiej konfrontacji, troszeczkę mm -hmm. y, takiej, no, że, że dziecko musi widzieć, że rodzicowi na tym zależy. Bo jeżeli, ym, jeżeli nastolatek y, słyszy tylko takie argumenty, takie książkowe rodzica, bo mówi o tym psychologia, że tak i tak, <laughs> no to tak. nastolatek jest. Wściekły, o to, no, tak? Że, nie, nie, że, nie tylko nastolatek. Ja czyli, sam był, byłbym wściekły. Czyli emocje są tu wskazane. Takie żywe emocje rodzica. Naprawdę, to widać też, jak w szkole nastolatkowie lubią nauczycieli, którzy się zaangażują emocjonalnie w to, czego uczą, w jakiś dialog z nastolatkiem, czyli dialog, ale taki autentyczny, prawdziwy. Tak, to, czego czasami może właśnie nie mieli. Rodzice ze swoimi rodzicami, tak? No pewnie tak, tak jest. I, tak. I teraz jeszcze jedna rzecz. No. Pytanie, czy możemy powiedzieć, albo inaczej, czy pani, pani Halino może powiedzieć, że nigdy nie jest za późno? Na miłość nigdy nie jest za późno. <gry> nie, na miłość nigdy. Na miłość Ale nigdy. pytanie, czy, czy rzeczywiście nawet jeżeli przez rodzice przez lata popełniali jakieś błędy, myślą sobie, no, no dobrze, te nasze ptaszyny wyfruwają w dorosłe życie, nic już nie możemy zrobić, tak? No wiadomo, że ta relacja się zmienia, dzieci są w innym wieku, ta relacja jest inna, jest bardziej dojrzała, nawet jeżeli nie jest najlepsza, to czy na każdym etapie życia jesteśmy w stanie... Odzyskać, sposób... prawda? Tak, odzyskać, tak, tak. tak. Pewnych rzeczy już tak. nie da się odzyskać, tak? Czasami <grym> przepadają, można coś próbować naprawić. Ale, ale przynajmniej, że... ale te podstawy da się, to znaczy podstawy takie, że jesteś moim synem, mhm. moją córką, czyli wróćmy do w ogóle takiego zasobu słów, do pilnowania tego, co mówię do tej osoby i w jaki sposób to mówię. Bo jeżeli rodzice czują, że dziecko zrobiło coś wbrew ich woli, to wiadomo, że tam się wyzwala złość, i pierwszy odruch to jest taki no złowrogie, złowrogie spojrzenie. I teraz, co może rodzic zrobić? Przepracować to w sobie, tak? I powiedzieć to, co zrobiłeś, jest złe. Czy mi się to nie podoba, ale dalej cię kocham. I dalej będę walczyć o kontakt z tobą. I znam takie sytuacje, gdzie, nie wiem, no, syn, narkoman, wyjechał gdzieś tam za granicę, mama chodzi na psychoterapię, mówi, zgubiłam relację z synem, co mogę zrobić, on ma już dwadzieścia ileś lat. I co się okazało? Jedź tam za nim i pobądź tylko tydzień i pokaż synowi, że jest tak bardzo ważny dla ciebie, że nic nie oczekujesz więcej, tylko raz dziennie wypić z nim poranną kawę. I udało się to jednej mamie wypić poranną kawę. Co zrobił syn po miesiącu? Mamo, a pomożesz mi mieszkanie załatwić? Chcę wrócić i od nowa życie zacząć. Tak? Czyli co to znaczy? Nigdy nie jest za późno. No, na miłość nie jest za późno. Co możemy poradzić w takim razie rodzicom, którzy czują w jakiś sposób, że może są zagubieni w tej relacji? Oczywiście szkła dla rodziców, pani Haliny Czerwinskiej. Ja może pokrótce powiem, co tam można się no właśnie, dowiedzieć. Y y wie Pani o co chodzi? Mhm. Że jak opowiemy, co tam jest w środku, się dzieje, to może to nie będzie tak straszne jak wizyta u dentysty, tak? Bo wyrywanie zęba jest straszne, ale jak powiemy, że jest fajne znieczulenie i nic nie będzie bolało, to może będzie też łatwiej się przemóc niektórym osobom, do Państwa mówię też, i do siebie trochę też, przemóc się, żeby rzeczywiście wziąć udział w takich warsztatach Szkoła dla Rodziców. Inaczej, żeby się rozwijać też osobowościowo, bo to jedno to mm -hmm. jest relacja z dziećmi, ale mm -hmm. rozwijamy się i ubogacamy się my jako rodzice, także. Więc Dokładnie. to jest taka obopólna dwustronna korzyść. To co tam się dzieje, pani Halino? Przy zacznę... Przychodzą rodzice, proszę bardzo, jest zacznę, pierwsze spotkanie. Zacznę od symboliki, prawda? <laughs> okay. Proszę bardzo, co tam się dzieje? Tam się dzieje dzieje uczenie się, uczenie czegoś, co wydaje nam się jako rodzicom, że potrafimy to robić, ale nie do końca. Czasami jest nam potrzebna lupa. Uczymy się dostrzegać w dziecku, które nas najbardziej denerwuje i drażni, to co dobre, to co piękne, to co jest jego mocną stroną, zasobem i jak pomóc dziecku się motywować, rozwijać, wzmacniać pozytywnie. I kiedy wzmocnimy pozytywnie dziecko, to jednocześnie też go zbliżamy do siebie, tak? bo on wie, że moja mama czy mój tata wcale nie patrzą tylko na mnie przez pryzmat ocen czy przez pryzmat tego, że nie umiem matematyki, ale widzą coś więcej dobrego we mnie. A później idziemy już tematem, jak pomóc dzieciom radzić sobie z uczuciami, bo no, to jest taki temat dosyć głośny teraz, jak odzyskać czy jak utrzymać stabilność emocjonalną, jak mieć zdrowie psychiczne, kondycję psychiczną dobrą. No właśnie także rodzice pomagają od małego dziecku radzić sobie z tymi trudnymi emocjami. No a później idziemy w kierunku radzenia sobie z samodzielnością, zachęcaniem dzieci do współpracy, wprowadzaniem konsekwencji, czyli jak stawiać granice mądrze i jak konsekwentnie wymagać. Mówię, mówię czasami, że przychodzi taki moment w życiu dziecka, że już słowami nic nie wskuramy, tylko działaniem, tak? Wiem, że bardzo byś chciał, ale ponieważ tak się umówiliśmy, nie mogę się na to zgodzić. To czasami jest trudne, zwłaszcza jak dziecko tak pięknie mamusię prosi, że mamusi już będę grzeczny. Nie? I uwalnianie dzieci od etykietek. Niestety, dzieci od małego są wpisywane w rolę. Już znam historię, gdzie dziecko, rodząc się położna, powiedziała ale się wam uparciuch urodził. I no. tak już pozostało, tak że rodzice wszyscy mówili uparciuch, wujkowie w szkole. I również. Dajemy sobie czasem wmówić. Tak. Ale... I też jeszcze rodzice uczą się sami radzenia ze swoimi uczuciami. Z tymi trudnymi, z tymi nieprzyjemnymi, jak złością, bezsilnością, jakimś lękiem, bardzo trudnym trudnym uczuciem dla rodzica jest lęk i działając pod wpływem lęku. My dzieci też wprowadzamy taki stan niepokoju ciągłego napięcia. Generalnie szkoła dla rodziców wychowawców to jest praca nad sobą i wspinanie się takimi schodkami do góry to znaczy ja używam określeń trzech schodków. Po pierwsze kiedy rodzic przychodzi na szkołę dla rodziców czasami Nieświadomie, nieumiejętnie pokazuje, jakie błędy popełnia wobec dzieci, które go oddalają od dziecka. Później zaczyna świadomie już mieć świadomość, bo wiedza się poszerza, ale jeszcze nieumiejętnie komunikuje. Później jest i świadomie i umiejętnie, to wymaga dużej pracy nad sobą i dużo takiej, takiego ćwiczenia, treningu, później jest nieświadomie, a już umiejętnie. Co z poko... Zmieniamy nawyk wtedy, tak? co z pokonywaniem. Takiego lęku i strachu przez rodzica czy wychowawcę, kiedy na takiej szkole dla rodziców, poniekąd opowiadając jakąś sytuację, pokazujemy, że popełniamy jakieś błędy. Bo czasem rodzicom może się wydawać, ok, idę na szkołę dla rodziców, żeby poprawić relacje, bo to wszystko wina mojego dziecka. A tutaj może się okazać, i zapewne wina jest po obu stronach w różnych proporcjach, ale musimy po prostu też trochę y, się odsłonić. I to prawda, tak jest, że rodzice najczęściej przychodzą informując, że, że moje dziecko coś jest nie tak z nim e, i a okazuje dochodzą, się, a okazuje i się proszę panią, to stają jest coś nie tak. <laughs> nie, sami sami dochodzą. Nigdy ja tego nie mówię. Rodzic sam odkrywa, że y, że kierowało mną jakieś takie, y, takie, uczucie, które mnie oddalało od dziecka, tak? Jakiś, mhm. nie wiem, brak akceptacji z jakiegoś powodu, że porównywałam to dziecko do, nie wiem, do dziecka mojej siostry, nie? Które jest niemalże idealne. Y, ale generalnie dochodzą do wniosku, że nie radzą sobie ze stresem rodzice, nie radzą sobie z pewnym lękiem. Właśnie tak jak tutaj rozmawiamy: lęku mamy bardzo dużo. Jeszcze w tym takim tempie społecznym, w takim powiedziałabym jeszcze, ja to nazywam troszeczkę. W takim bombardowaniu informacjami różnymi, tak? No dużo tego mamy teraz Więc dookoła i chyba troszkę, trochę za dużo. Trochę rodzic jest, trochę rodzic, tak jak w oku cyklonu się znajduje, że cały czas się kręci wokół informacji, bo internet mówi, jak wychować dzieci. Rodzice jeszcze mówią dziadkowi, jak wychować dzieci. I kogo słuchać. Powiedzmy, kościół mówi, jak wychować dzieci, psychologia mówi, jak wychować dzieci, i z tego trzeba wyjąć. Trzeba po prostu dojść do pewnej mądrości. Nie wiedzy, ale swojej mądrości, bo nie ma jednej recepty na wychowanie. Pani Henino, dlaczego rodzice muszą się powinni i mogą uczyć się wychowywać dzieci, tak już kończące naszą rozmowę. Gdybyśmy spróbowali jakoś tak syntetycznie. ja mam podsumować. Jedną odpowiedź na to, bo sama takimi ścieżkami szłam mhm. po prostu, żeby być szczęśliwym rodzicem, spełnionym, kompetentnym, żeby mieć taką moc swojego słowa to naprawdę jest piękne kiedy ja mam dorosłe dzieci mogę do nich zadzwonić powiedzieć im co u mnie a one tak a one piszą mi smsa mamu jak tam dzisiaj dzień ci minął tak mhm. i to jest po prostu to jest piękne to po prostu na to się pracuje naprawdę długo Bo zawodowo robimy wszystko żeby być jak pani powiedziała kompetentni rodzice tak. to pomyślałem sobie ile my robimy zawodowo żeby być kompetentnymi pracownikami chyba dużo trochę zapominamy, zapominamy o tym, że możemy równie dużo albo róbmy, daj Panie Boże, i jeszcze więcej, żeby być kompetentnymi rodzicami. Dokładnie tak. Amen. Tego życzę wszystkim. Pani tak. Halino, pięknie dziękuję za to spotkanie. Dlaczego rodzice muszą, a my to przekładamy, nam mogą, powinni uczyć się, wychowywać dzieci. O tym dzisiaj z Panią Haliną Czerwińską, prezes Fundacji Ostoja, propagatorką i koordynatorką programu Szkoła dla Rodziców w Małopolsce. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego dla Pani. Dziękuję ślicznie. Również wszystkim życzę szczęśliwego wychowywania dzieci. No i niech tak będzie. Krzysztof Witowski to był podcast w u po godzinach. Dzięki i do zobaczenia w kolejnych podcastach.